Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o rozumiem te wątpliwości, ponieważ do resortu docierają również te sygnały i je analizujemy. Niemniej jednak zwracam uwagę na to, co może powiedziałam, nie powiedziałam tego w kategorycznych słowach. Kwalifikacja wstępna, którą określa dyrektywa z 2003 roku, przez 59, przez WE, która została implementowana do polskiego prawa w 2008 roku, do ustawy o transporcie drogowym, czyli to szkolenie dla kierowców zawodowych jest obowiązkowe. Czyli nawet jeżeli taki młody człowiek przychodzi do pracodawcy, to ma obowiązek przejść, zanim podejmie pracę, ma obowiązek przejść tą kwalifikację wstępną, czyli to długie szkolenie, które obejmuje 280 godzin. I ono jest bardzo kosztowne. Na ten temat były bardzo długie dyskusje. Dlaczego jest takie kosztowne? Tu chodzi głównie o bezpieczeństwo nas wszystkich i bezpieczeństwo tych młodych ludzi, którzy podejmują pracę w zawodzie kierowcy. Zgadzamy się tutaj z tym, że odpowiednio sformułowane przepisy przejściowe mogłyby częściowo zniwelować tą sytuację, którą pani poseł przedstawiła. Niemniej jednak, analizując całość systemu prawnego, widzimy pewne możliwości i wskazujemy w bezpośrednich odwołaniach się do resortu, jeżeli takie są, były takie oczywiście, wskazujemy na tą drogę, którą ci młodzi ludzie mogą wykonać, żeby móc pracować w ukochanym zawodzie lub w tym zawodzie, który chcą, żeby móc pracować, tak, oczywiście. Więc w tym zakresie prowadzimy akcję instruującą. Tych przepisów przejściowych brakuje też z tego powodu, że ustawa przewiduje, że zanim kandydat na kierowcę uzyska minimalny wiek, to miesiąc przed może rozpocząć szkolenie. I to bezpośrednio wynika z przepisów dyrektywy. Bardzo trudno byłoby nam żonglować tym wiekiem kandydata na kierowcę w przepisach przejściowych. Dlatego też takie przepisy się nie znalazły. Niemniej jednak zauważamy tutaj ten okres, o którym Państwo posłowie mówicie, i prowadzimy akcje w indywidualnych sprawach ratowania w tam dużym cudzysłowie tej sytuacji, która ma miejsce. Dziękuję.